Cześć Piąteczka, witajcie, z tej strony Boluś i witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym godzinnym odcinku z Farming Simulator 2017. Ze mną oczywiście chłopacy, jest Brączek. Cześć. Jest Adaś. Hello. Są tak zapracowani, że nawet nie mieliśmy czasu, żeby tu się wspólnie spotkać na rozpoczęcie. Są świnie, jest kukurydza, jest też dużo do wywożenia, bo nowe nabytki czekają. Adaś tam już rusza z cięciem kukurydzy. My sobie wsiadamy w fast tracka, bo dawno nie jeździliśmy. Pytaliście, co tak teraz omijamy tego fast tracka. Więc dzisiaj sobie popracujemy. I ja was bardzo serdecznie zapraszam na odcinek poprzedni do Brączka, gdzie kupił nowy nabytek sobie, a u Adasia chcieliśmy kukurydzę. No kukurydzy jest multum w tym sezonie, powiem wam, że no nie chcę myśleć, ale około 100 ton powinniśmy mieć na luzaku kukurydzy. My teraz wywozimy soję, bo jest dobra cena i prawdopodobnie później w odcinku kupię sobie ciągnik, pokosimy też trochę kukurydzy i pojadę sobie testować ciągnik, orając właśnie to pole nowe, co żeśmy przerabiali. Także dzisiaj będzie troszeczkę się działo. Która jest godzina, ty? Jest 57 14. po... To poczekaj, to 40. No to nie, to sobie chwilę dłuższy zrobimy. Tam kurwa. Godzinę 5 możemy tak zrobić za to, że tyle ile my, bo minęliśmy 3 tygodnie. Ale za to misję możemy pierdolnąć. No tak, możemy, no dobra, czyli mniej więcej no, ile? Misję, bo to ja ile mniej więcej? Tak, żeby było 40 minut grania to, minimum. To 37. Dobra, easy. Adaś tu kosi ładnie, mamy to nasze nowe pole, myślę, że też sporo kukurydzy tu powinno być. My lecimy sobie na Danton Bakery. Brączek, jak tylko może sprawdź, czy mi cena nadal ta sama została, co jest. A soi? 1629. No to jest idealnie. Ty jak wrócisz, nie? No. To weź od razu mi oddaj, kurwa, tego JC. Tak, ja ci oddam i ty będziesz sobie woził. Bo tym się tak powoli jedzie, tym fendem. Ale to przyjdź, jak możesz, a ty wracasz już, czy nie? Jak to wracam, jest? No to teraz jedź tutaj na silosy, to ja ci przepniemy się. Bo przyczepy będą nam potrzebne do tego, na kukurydzę tu zawieźć, nie? Ty już wracasz? Tak, ja już wysypuję się z Danton Bakery i za sekundę wracam. Dobra, także idzie. Danton. Jestem w domu, możesz przyjechać. Dobra, tu się jakoś wierzę na to Danton Bakery. Trasz jest, ale nie gasi. Powiem wam, brakowało nam tych godzinnych odcinków. Jutro was bardzo serdecznie zapraszam na ten challenge nasz, w którym to wreszcie nagraliśmy te bizony. Fajnie. Tak, dobra. Nagraliśmy. Wjeżdżamy, wjeżdżamy powolutku. No i jak możecie nas pochwalić, my też was możemy pochwalić, no w tym tygodniu naprawdę was, seria... I nas i was możemy pochwalić, bo seria naprawdę w tym tygodniu na szóstkę się spisała i wy też, bo oglądaliście pozytywnie dość po takiej przerwie. Dobra, pierwsza sypana, 140 5 razy lepiej, no ale i tak. No ale, no jakby nie patrzeć, troszkę ta seria nam ostatnio troszeczkę zamarła. Ale teraz ostatnio gadaliśmy z chłopakami, będziemy sporo kupować nowych nabytków. Będziemy cały czas teraz próbowali starać się, żeby troszeczkę ta seria zyskała tak samo jak na początku. Bo tak jak pisaliście, ona była fajna do 70 odcinka. Później troszeczkę, nie powiem, mieliśmy też cały czas te same praktycznie maszyny i w ogóle długo nie kupowaliśmy nic. Teraz będziemy zmieniać dużo. Mamy 167 tysięcy na koncie, także spoko, ja już Brączek wracam. I się wymieniamy. To jest pszenica, dwa razy dookoła przyjechana. Bo ja kosiłem na twoim odcinku. I nie skończyliśmy, a u Adasia mieliśmy kukurydzę kosić na dwa, tak. Więc odpuściłem. Możesz sobie wziąć... nie wiem. Na razie jak masz tam, musisz wywieźć minimum teraz jeszcze 4 transporty świn, nie Bronek? Dobra, dam radę. Bo jeszcze tu trzeba zawieźć tą soję, to Adaś, dasz radę wywieźć tu może soję i trochę kukurydzy, czy coś tam jeszcze? No przecież... Jak coś to zaraz zobaczysz, to ten. Ja już tu jadę i ci teraz przepinam się z Brączkiem, daję ci ciągnik i możesz coś zawieźć, a później zostawisz mi tego. I możesz spokojnie ruszać, kosić kukurydzę ze mną tu. Czy nie wiem, czy pojedziesz rzepak kosić tam na tamte pole. Gdzie jesteś Brączek? A, tu stoi Bromów. Dobra. Dawaj. Ale tam. Okay. Tam daje, tam pedałami daje, nieźle. No. Na pierdala pedały. Konkretnie, o! Chyba ja dzisiaj słychać, nie? Bo mam sam trochę nawet przez te słuchawki, jak mam teraz nałożone, to słychać troszeczkę. O, dobra. Ja zapierdalam. To jedź, Bronuś. Adaś, masz tutaj ciągnik na tym. Na silosach? O, pięknie, żeś no. Akurat objechał. Weź, zsyp tą soję do końca, co mamy. Wszystko skoszone. I jeszcze tam dosyp coś na drugą przyczepę, co za dobrą cenę w miarę może pójść. Tak, żeby... Koszulę tu jest w pizdzie. No, my naprawdę wczoraj, kurde, jak we dwójkę... Jednastka jest cała skoszona? Jedenastka, nie, to są... To tamte rejony jeszcze się nie zapuszczaliśmy. Boże, podjechał, kurwico. A to broń, to ja sobie pokoszę. Ja sobie pokoszę na jednastce wtedy. No, no, bo mówię, to jak ten... Ja ostatnio teraz miałem śliwka, także akurat easy. Kukurydza się przyda, bo kukurydza jeszcze chyba... Odcinka właśnie nie miałem. A już mamy chyba drugi czy trzeci sezon.
tą przystawkę. No nie, chyba piąty, a nie drugi. No nie, na teraz na pewno nie. Nie, przystawki, nie, przystawki na pewno brączek nie mamy dłużej. W grach chyba czasu nie macie. Bo przecież tylko ty jedynie nagrywałeś i chyba w poprzednim sezonie Adaś. I teraz jest trzeci sezon. O, Adam, podjedź po kukurydzę. Ty, ale przecież soi nie ma, ty. Soi jest tylko 5 ton. Już nie ma? Ty, to dobra, to nie sprzedawaj, podjeżdżaj pod kukurydzę. Ty, a kukurydzę już mamy tam wysypaną, czyli można sprzedawać wszystko? Tak, można, tylko nie ma chyba ceny w miarę. Ujej. Dobra, dobra. Ja idę zobaczyć, jak cenowo my ludzie stoimy z tymi... Kurwa. Z uprawami, no tak, tu jest 5 ton. Rzepak słabo. Kukurydza. Była po 800 coś, to nie ma sensu sprzedawać. Nie mam co sprzedać, nie oszukujmy się. Pszenica jest w miarę dobra, za 700 prawie. To jest duża cena, 10 ton, no dobra. 10 ton, no to mamy 7000. No i możesz dobrać do tego i wywieźć tą soję do reszty. 5 ton soi nie opłaca się z taką małą, drobną rzeczą. No to dobra, gdzie ty jesteś? Tutaj, zaraz sypnę sobie na jedną przyczepę, a drugą no weź, podstawię, żebyś podjeżdżaj, miał. Podjeżdżaj. A, musimy po tamte przyczepy jeszcze jechać, ty. Andrzeju, właśnie jak cena... A nie, słaba jest cena tej. Właśnie, ludzie, jak to jest na strychu, jak tu mamy cenę właśnie kiszonki? Jak to jest, że tutaj mamy na wygazowni... A cenę kiszonki żeś porobił? Nie, nie, robiłem cenę tylko tego, soi. Do sprzedawania, bo nie, ani jedno w drugim się nie zgrywało, nie? To mówię lepiej, jak weźmiemy tutaj. Gdzie mam tam ci podjechać? No podjedź mi tutaj pod ten, nie? I możesz tu zostawić na razie i... Dobra. I tyle, a później przyjedziesz, to zepniesz. Dobra. Odpinaj. Dobra, powiedz mi teraz, gdzie jest właśnie ty ta... Pszenicę? Branżę Bakary chyba? Nie. Na czyli, te, nie, na pociągi. Te, na pociągi, dobra. Nie ma coś na pociągach ja jeszcze lubię do podwiezienia? Nie. Pociągi tylko, dobra. Dobra, to całą pszenicę. Ile mam w ogóle tych świnków? Pociągi. Weź zobacz, ile jest. Idę. 139, no to 40 jeszcze wywozisz. A teraz już zabrałeś, czy jeszcze... Tak, już dojeżdżam. Aha, no to super, no to ja, starczy nam, spokojnie. Dobra, to Adaś tam ciśnie. No nie wiem, co, nie wiem, czy, nie wiem, w sumie jakbyśmy teraz się tak śpieszyli z tym, nie wiem, czy jest sens jeździć, kurwa, z tymi świjami. No bo jeszcze tak to dzisiaj byśmy kupili ten ciągnik. No ale przecież możesz sprzedać świnie bez jeżdżenia. Jak? No, nie zawodzisz ich, tylko sprzedajesz od razu. Mniej dostaniesz tylko kasy trochę. No ale to nie, no to yeah. Jak i te, jak mamy dostać mi kasy, a możemy przecież ją powozić, no to co to? Ja i tak koszę na świnie to trzeba. Właśnie to trzeba jak najwięcej zarobić. Mówię, że jeżeli byśmy się bardzo śpieszyli. No nie, to spoko, ja kupię nawet na koniec odcinka i chwilę poram, to nic mi się nie stanie, to tam wiesz, easy, nie? Nie, to trzeba jak najwięcej pieniędzy, żeby się udało. A ty będziesz chciał jechać na Bytkiem Orat, czy co? No, no, chciałem jechać właśnie i nie kupię od razu tego ciągnika, nie? Na full, tylko kupimy w podstawie, a później dołożymy mu koni, nie? Ok, dobra. Easy, win. Bo tak mi się wydaje, bo teraz tak to potrzebujemy tylko 100-200 tysięcy na niego. Także spoczko. No, jak widzicie, no sprzedaliśmy same ja i sprzedaliśmy właśnie mały rozrzutniczek. Dobrze, Brączek, jak ci się pracowało dużym? Idzie zajebiście, nie? Jo, moim zdaniem kurwa robota zajebista. Fajnie, bo jak teraz załadujemy taki rozrzutnik, to taki możemy tu spokojnie przyjechać i jedno prawe pole zrobi takim rozrzutnikiem, także więc jest spoczko, łapka w górę. A same ja sprzedaliśmy po to, że jak no mówię, bierzemy kolejne ciągniki, myśmy na tej serii testować. Mimo, że no może ten ciągnik był fajny i w ogóle, bo naprawdę pracował u nas bardzo długo i nie sprzedaliśmy go za jakąś dużą cenę, no to nie ma sensu tego trzymać, tak jak ostatnio trzymaliśmy te wszystkie małe maszyny, albo były nam potrzebne. Szczerze, zobaczcie, sprzedaliśmy i o wiele lepiej nam się gra, nie ma takiego rozpierdolu na farmie. Ogólnie musimy dokupić, chłopaki, wiecie co, ten siewnik malutki, nie? Za 8000. Bo no, no. My nie mamy czym posiać tych w tym roku miedzy, trzeba poprawiać wszystkie. Także jak ten... Kvernelanda, nie? No, tego Kvernelanda, czy nie wiem, czy jak teraz będę brał ciągnik, czy później któryś pojedzie i go dokupi, to tam nie wiem. No, jak spokojnie. Tam będziecie chcieli. Dobra, ja się przecinam. A ile kasy w ogóle jeszcze potrzebujesz? Na? Ciągnik? Ciągnik 20 tysięcy minimum, na ty, czyli dwa wywozy. I jadać sprzedanie tej, i jadać sprzedanie tej. Więc tam easy. To nie wiem, czy kupujemy od razu ten siewnik, czy nie, bo ile on kosztuje? 8000 chyba. A, no bo tak to trzeba będzie później kiedy ciągnąć, ale to się najwyżej kiedy pojedzie. Zobaczymy. No, no to się najwyżej kiedy pojedzie, to easy. To teraz tylko potrzebujemy, żeby mieć na ciągnik.
I spoczko, no mówię, ten sezon fajnie nastawiony, nie mamy praktycznie tych kiszonki. Mamy dwie kiszonki do sprzedania, właśnie, tu jest jeszcze sporo kasy. To tu będą nowe nabytki, o których już rozmawialiśmy i teraz będzie... Na pewno sprzęt do buraków. No, sprzęt do buraków i talerzówka właśnie. Także tu już was zapraszam bardzo serdecznie do Brączka i Adasia, bo tam pojawią się te nowe nabytki. A my tu sobie... Że tą kukurydzę można było poza odcinkiem w sumie sprzedać. No, bo żeby się nie... Znaczy, jeden silon możemy zostawić i tak sobie... Po trochu. No, może ktoś chce popracować te 5 minut, a jak nie będzie chciał, to będzie ktoś po prostu na odcinku pracował, żeby ten... No bo jednak tam trzeba będzie posiedzieć z pół godziny minimum, żeby na sprzedać pewno. Tam. Nie. Także, easy. Adaś, jak może... ty to... Te świnie, kurwa, opierdolone. Jo? No to one mają kleksy takie. No. Powiedz mi, po ile jęczmień jest. Jęczmień? Tak. Jest jakaś dobra cena jęczmienia, czy nie? A mamy, nie mamy jęczmienia. Mamy. Jakbyśmy nie mieli, to się ciebie nie pytam. Skąd? Kontowni. Nie, no ale serio, skąd mamy jęczmień? No jest w tym, na... Na pociągach? W pociągach, no. Żartujesz, no ty, jest cena po... Na pociągach jest za 601, po piździe. Ty, ale jest za 700 na Danton Bakery. To się opłaca. To się opłaca, bo chyba nie mieliśmy nigdy ponad 700, nie pamiętam. Wyciągnę no. Stąd na przykład. A ile? Tak, wyciągniesz. Jest taki, bo ty jesteś na pociągach, ty tutaj zielonych za naszą farmą, nie? Gdzie zawsze. To jakbyś wyjeżdżał od tamtej strony, od biogazowni, byś chciał przejechać przez syp, to na wprost przejedziesz i jest taki sten. Stoi taki kurwa... Aha, dobra. No, dobra, tam wiedź. Ale to później, dobra. Na razie ja. A ile mamy ton, ty? 22. Aha, to kiedy my to tam sypaliśmy? Myślę, że z tego pola tutaj nie było przypadkiem sypywane. Nie pamiętam, ale... No dobrze, ty, fajnie tak ten, fajnie wiedzieć, nie? Teraz zobaczyłem właśnie, że tu jeszcze z jakiego jest... pola? Mogło być z jedynastki, ale na jedynastce... nie było? Nie było jęczmienia. Pszenicy przypadkiem? Chyba. Był pszenic, przecież były słoma. Ale jęczmy tam kosiliśmy na pewno kiszonkę. No. A drugie pole teraz, było chyba... Teraz przecież było na słomę robione. No i było, no. A no tak. Faktycznie, ty, ale kurde, masakra, ja nie pamiętam, żebym wywoził tam. No widzisz. Dziwne. No ale dobrze, no fajnie wiedzieć, zawsze hajsik się przyda, no to jeszcze jedna nam brakuje. I Brączek sobie zjedzie i będzie... Ile mamy teraz? I mamy 190 praktycznie, tak, jeszcze, no bo 10 tysięcy potrzeba, 10 tysięcy. Chyba, że 10 tysięcy wyciągnie z tego, nie? Ale i tak musimy te świnie sprzedać, nie? To i tak, no już to jedź mimo wszystko, bo i tak mamy mieć, trzymać się tej stówki cały czas. Mimo wszystko. Dzisiaj jeszcze misyjki. Myślę, że teraz na to zaraz do farmy będziemy cisnąć i już za tydzień będziecie mieli kolejny godzinny odcinek u Brączka. No i że wszystko wypali, oby. Bo ty za tydzień, ty jak to jest? My się za tydzień widzimy, nie? Za tydzień to jest zagrać. No, tak, to za tydzień trzeba zaś nagrać. Trzeba będzie zaś nagrać. No. To będzie nagrać w czwartek, jak do piątek można mnie przyjechać. Ja moim zdaniem najlepiej było teraz od poniedziałku się wziąć za nagrywanie takie... Tak, żeby tak jak mieliśmy w tym tygodniu, że dwa do przodu, nie? No, tak by było najlepiej. Brawo, 3900. Co żeś sprzedał? Nie, bo mi pociąg mi zahamował. A, bo właśnie tak mówię, kurde, trochę mało. Oj, kurwa. Kurwa, znowu nie przypatrzyłem się. Szkoda, że nie ma tego pikania. W jakim farmingu było to pikanie przy 80%? Nie, nie pikanie. A, kogut, sorry, się zapalał. W farmingu jakimś było w każdym kombajnie, że jak był... No teraz tak nie ma, jest. No nie, no co ty, ja teraz 100% wjebałem się, wiesz, na wprost pojechałem. Ile miałeś kasy? Jeszcze teraz mam, dobrze, po 3, wtedy 3900 dostałem, aha, ja muszę przyjechać tu. Kurwa, ale leje u mnie, ja pierdzielę. Żartujesz? A słońce świeci. No, ale wjebałem, tu nie przypatrzyłem się, bo mówię, przecież mam ciągnik, to podjedzie mi, a muszę jechać przecież do przyczepy. No to jeszcze 3000, no ale Bronek spokojnie możesz sprzedawać. Ja się pojadę, no. Tak, żeby do tej stówki dociągnąć i... Bo one będą znowu żarły, jak głupie nam te świnie. A ile ich w ogóle jeszcze jest? Aha, kurwa, nie to... Jęczmień gdzie był, Bolek? Jęczmień na Danton Bakery, z tego co jeszcze raz się sprawdzę na 100%. Ale Danton Bakery, czyli tutaj, nie? Ja jeszcze 3 transporty zrobię. Tak, możesz tu cisnąć. Niby jest na zwyżce coś gdzieś, ale to stówę brakuje, więc wątpię, że aż o tyle wzrośnie. Pełna przyczepa akurat. Kurwa, do obiec trzeba jechać, ja pierdzielę. No one tam nie były ogarniane. Ja może teraz pojadę, no. Tylko nie wiem czym. No mi się wydaje, że w opcjach jest opcja taka, że możesz kogut, że kogut jest przy tym wyciągniku, przy kombajnie. No tak mi się wydaje. Dobra. A nie jestem pewien. Ja zostawiam tą kukurydzę. Dobra, szukam tej, manitki. Na świnie. Ale fajny skrót na Denton Bakery. To ja biorę ten, wodę i jadę do tych. Jasne. Jadę tam owce poogarniać. Wodę i ten, i czaj tam. I podwalić, no to super, to ja już jadę. Kurwa, świnie jest zrobione, dobra, to świnie też ogarnę. No, bo świnie trzeba tylko wyczyścić, bo tak to wszystko mają. No,
Dobra, no ja akurat zrobię 3 transporty, teraz to zostaną 103 świnie. No i super, no to git, pasuje. Dobra. Wtedy pojadę kosić kukurydzę. Tam masz kombajnik, przyczepkę. Czy ty Adaś kosić ostatnie pole? Nie, jeszcze jedno. Nie, jeszcze jedno wielkie kochałupy. To git, to akurat skończysz to pojedziemy kosić tamto. Dobra, bo na ile masz? Ja już pięknie, 200. Teraz dostałem 15 tysięcy za to, super ty. No i super. Na drodze nie leży 15 tysięcy. 1 ton, 15 tysięcy. No, to jak na jęczmień to zajebiście, bo przecież on słomy ile daje nam. Słomę trzeba w tym sezonie ten. Kukurydzy jest od cholery, ale nie ma kasy, dobra, co nie, dalej? Kukurydzę zostawimy naprawdę na taki porządny ten, bo tu będzie wywożenia. Tak to mało. To jak w ogóle, skąd tu kurwa wodę wziąć? Ty, ja wiedzę, że jest 511 kiszonki, co nie? Na tym strychu, co nie? No. Ja bym zobaczył, i jedną łyżkę w ogóle... chcę zobaczyć? No to no weź nie, ty! No, trochę na przyczepie. Ej, Adaś, masz zadanie, bo nie będziesz miał czym załadować, bo mam manitkę. Weź New Hollanda, weź łyżkę i jedź wreszcie po te nasze małe przyczepy na tartach, jak możesz. Bo my nie mamy tam je zostawione, nie? I kurwa, my nikt ich nie przywiezie teraz. Dobra, a tak to weź je, weź se, ale nie masz tura. No ale to i tak ja z tą przyczepą, to i tak już podjadę po drodze. No to trzeba było zostawić go już na kukurydzy, nie? Ja bym tak zrobił na twoim miejscu, bo po co teraz 3 razy się przeczepiać? Ale to New Hollandę mam tam jechać? No bo masz tura przy New Hollandzie, czym załadujesz? Dobra, zaraz, poczekaj powoli. Ogarniemy. Ja też jestem tu. Mamy czas. To siema. A to nie jest mam manitkę tutaj. A, bo ty ogarniasz. No ja jadę ogarnąć owce, nie? W tym czasie. No jak już mam kasę, to teraz ogarnę je i ja sobie ten... To niezły pociąg. Jak, czemu ty stoisz przy pociągu cały czas? Ja nie. Pozdro. Stoisz na torach, to Adam chce się zabić. Brączek. Trzymajcie się na razie, cześć. Elo. Fajna ta droga nam tu wyszła. Tu mam jeszcze sporo rzepaków i soi. Kupmy pole numer 20. Które to jest? Sobie. Gdzie jest kurwa 20? Pole numer 20? A ja pierdolę, trzeci. O boss. Trzeci z największych pól na mapie. Nie, chyba nie. No więc pierwsze jest. Ty, to jest drugie pole z największych, no. Drugie, no. Bo potem jest 131, potem 6 i 1. Dobra, zostawimy 26 sobie. 26 jest już. Gdzie jest 1? Na górze, 1. 26 jest pod nami. Kurwa, ile mamy owiec? Dużo nam się rozmnożyły? Sprawdziłby to ktoś? Ja teraz jadę, więc nie mogę. Dobra, to idź, ja to sprawdzę zaraz sobie sam. Łopanie. O Boże, ktoś tutaj zostawił przy JCB. O Jezus Maria. Na jakim JCB? Przysiadam do JCB. No ale ktoś zresetował JCB i obciążnik też został. To nie wiesz do nich. O Boże, jak tam trzety nie padała mi. No, fuj. Gdzie zostawił obciążnik ktoś? Na tym, na tartaku. Weź go. Nie mogę, bo mam już obciążnik podłączony. No to weź naprzód go do New Hollanda, no przecież, weź, no? Na Tuza. To zostawisz sobie go na biogazowni, jak będziesz miał ładować, a później go zabierzesz na farmę mimo wszystko. Do jego Tuza masz tam gościu. Dobra, pokażcie owieczki się małe, śmierdzące. Łowce, czystość 0. Aha, dobra, mamy 45. O 5 by nam się rozmnożyły? Czy nie? No tak, no to nie tak źle jak na owce w końcu. Dobrze, one dużo kosztują, mamy ty, jakby nie było 20 tysięcy w kieszeni. Ale nie, tu musi powstać ta wiata, bo przecież masakra. No? Sprzedałem wszystkie owce i sprzedałem do stówki, te 3 sprzedałem bez transportu. No dobra, easy. No, to fajnie. Także jest dużo 100, nie? No normalnie, tu przychodzisz, gdzie przyczepę ładujesz i sprzedajesz. Aha, spoko. Jak spierdalają ty! Słyszeliście te ludzie, nie? W szoku. Nie, słyszeliśmy tylko skrzypienie pedału. Dobra. One me, one be. Dobra, to ja jadę kupować. To nie zejdziesz kupować. Zostawiam manitkę tu na tych. Na łowce, bo to trzeba będzie. Zjadę JCB na farmę. Ja się szybko przygnę. To ta manita ci tam będzie potrzebna? Nie, ale jak możesz od razu, to weź wody, jakoś tam zjedź na tym po wodę, dobra, i weź im nalej wody i możesz ją zabrać, nie? Dobra, ludziska. Tej, no to nie, kupujemy na razie niezbustowanego, nie? Zbustuje się u nas na warsztacie u Adama. Dobra, no, jak widzicie, będzie to dzisiaj case CVX Puma. To jest Puma, nie? Czy nie? A tak. No, to będzie Pumka. To
jest puma, to jest. Bierzemy ją w podstawie, czyli 225 koni. Starczy na razie konfiguracja, możemy ją skonfigurować na. W sumie to jest wymiana ciągnika za tego, nie? No, to będzie taki, będzie większy, a później będziemy Fenda już brać na jeszcze większy, bo już mamy pomysły, a Fast Tracka nie wiem, Fast Track to nie wiem czy nie zostanie, albo będzie wymieniony na drugiego Fast Tracka, tego większego, bo to naprawdę do transportu zajebisty. Nie, ja bym nie kupował drugiego Fast Tracka. Ale nie, wymienić tego małego za tamtego. Później. Kurwa, bo ja bym, laga. Bo ja bym. Dobra, mamy nasz ciągnik. Bo ja bym Fast Tracka zostawił do końca już serii, bo jest zajebisty. O, ale ładny jest. Kupować obciążnik, czy nie? Nie. Czy będziemy mieli, no, tak? Kup. Tam jednego też wiem. Jakiś ładny, a nie kurwa. Dobra, czekaj, ten. On ma czarny spód. Dobra, to bierzemy z czarnym spodem. A weź czerwony obciążnik. O chuj. Dobra, tego możemy. No. Może dwie i pół tony pasuje. Dobra, odpalamy, pokaż się w środku. Mieliśmy go kiedyś już brać, jak pamiętacie, wzięliśmy go teraz. Nie no, jeśli chodzi o tą właśnie szybę z tyłu, to jest coś pięknego. Tu jeszcze wchodził tutaj nam w rachubę MF chyba, nie Bronek, jak ty tam tutaj patrzyłeś? Tak, jeszcze MF jeszcze opatrzyliśmy. MF opatrzyliśmy, ale wygrał tutaj case. I fajnie, bo mieliśmy kiedyś case'ora tego malutkiego. Teraz wreszcie coś powróci. Szkoda, że te kurwa większość silników to samo albo czerwone. Najwięcej to mam czerwonego chyba na gospodarstwie, nie? Choć teraz nie. Trochę teraz to nie, by się już pozmieniało, nie? Czerwone, żółte, zielone, mamy nic czerwonego nie mamy, tylko właśnie nie mamy. Teraz manitkę jak mamy. Nie, manitkę, ciągnik, mamy masę i kombine. Jo, teraz się trochę pozmieniało, bo kiedyś sam czerwony. Teraz doszedł ten żółty New Holland, doszedł nam fajnie ten Fast Track jest żółciutki, to trochę właśnie kolorystycznie nawet mimo wszystko. Ale ładny jest. Ale ta manita nie ma siły z tą wody. No ciężko, no ale ty, no to nie jest, wiesz, jakiś uciągowy. Ważne, że tam coś przestawić, czy coś w tym stylu podpiąć, to też jest piękna sprawa, nie? A jeszcze, wiesz, tak fajnie znalazłem takie super miejsce do wyciągania wody. Jo, tam gdzieś koło tego, koło owiec? Tak, tak. Zjechałeś pewnie ze skarpy, co? No pojebało cię, nie, nawet nie przesadzaj. No, a gdzie tam jest, w którym miejscu masz? Z ostrej skarpy to nawet bym nie podjechał, tam jest taki fajny podjeździ. Ale gdzie? W którą stronę? Tu bardziej w stronę miasta, tu, czy...? Bliżej mostu tego. Aha, to co? Tam jeszcze patrz, nie patrzę, muszę spojrzeć na to. Wiesz co jeździ, co nie? Dobra. To Bronuś teraz będziesz kusiał, nie? Kosił, sorry. No. Dobra, wlewamy tutaj. A tam się opierdala i kombaj stoi pusty. No ja to zapierdalam tutaj, kurna, kochany. Dobra, ej, bo jak coś to ja zaraz dojeżdżam, nie, tym naszym pięknym nowym sprzętem. To poczekaj, babki wyskoczą z rentą. Ja już widzę, że tu lecą pieniądze. 48 tysięcy nam zostało na koncie. Kurwa, co ja łączę? Ścipuję go, chłopaki sobie go ścipują pewnie na którymś odcineczku. Ciekawe, on gabarytowo, on się nie zmieni, nie? Tylko nie, zmienią się literki mu na tym. Tak. No kurwa, co brama się nie chce otworzyć na nowy ciągnik? O ty, wejrzę, o. Dobra, jest. Ej, ja biorę chyba ten mniejszy pług, nie? Bo kurde, tam będzie mi ciężko porozumiewać. No lepiej ci będzie tym mniejszym. No, tym mniejszym. Szkoda, że jeszcze nie ma na przykład 8. Ej, tą beczkę zostawić tutaj u tych owiec, czy do świń? Powinien być taki jeszcze 8 skibowy na kółku. No, chyba do świń, chyba. Dobra, tak mi się wydaje jadać. Jadę do świń. Dobra, czekajcie ludzie, sobie go złożę. Laga miał. Otwieraj bramę. I ciśniemy sobie na to nasze nowe fajne pole. Zobaczymy ile uda nam się tu fajnie rozorać. Później jak któryś tam będzie ten Adaś, jak skończysz tam próbować tą kiszonkę i to, to możesz przyjechać do mnie i mi tam pomóc, jak będzie ci się chciało. Co to jest? Adaś kiszonkę jakoś robił teraz? No Adaś tak. Chce zobaczyć, czy na strychu da się kiszonkę sprzedać, bo piszy, bo jest po 500 ponad, nie? No, na strychu u nas. I tak muszę przyjechać z przyczepami na farmę, no to akurat tylko jestem ciekawy, czy ona po prostu nie zabiera jako, że kiszonka w belce jest i wtedy nam tyle nie daje. No zobaczmy. Że z przyczepy nie da. No jak nie, no to tam wiadomo, nic się nie stanie, tak? Gdzieś tam kurwa, sam muszę tu kosić. Znasz radę, ziomuś. Ja też kosiłem dzisiaj sam. Moment, ja to też idzie. Teraz tym dużym to idzie moment, a wczoraj we dwóch to już w ogóle. Ale ładnie ryczy. Fajne gumienie ma, skubaniutki. Ryczysz? Bo to jest rów, znaczy dół taki na tym polu. No, tam aż kukurydza nie rośnie. Zalęgłe takie. Już dojechał do połowy, zrezygnował chyba. Dobra. Mówi pierdolę, nie jechałem. Będziemy się męczyć. Odwróćmy go od razu. A co ty, Adaś, będziesz sprzedawał teraz kiszonkę? Tak, chcemy sprawdzić, wiesz? Ale tą z biegazowni? Tak, chcemy zawieźć na strych.
Gdzie nas? Tylko na farmę teraz? Tak. To się da się tutaj sprzedać? No, no chcemy to tak sprawdzić, bo pisze, że jest taka cena, nie? Tylko ale że ja mówię. Szoną, tak? Tak. Tak. Tylko się nie zastanawiam, czy to wiesz. A to jest cena do belek objętych. Właśnie też mi się tak wydaje, no ale sprawdzić możemy, no, dobra, nie? Może no, jest błąd jakiś. Jest, jest taka sama przecież, jak to się mówi, ten animacja jak niby na tym, na biogazowni. Ale co myślisz, że bardziej się opłacało tutaj? No tutaj się opłaca ty... bardziej, no bo jeżeli... Jeszcze tyle wodzić, ja pierdolę. A jaka cena tu jest? 500 coś chyba. Było bynajmniej 550. No tam przecież też mieliśmy taką cenę już 550. No tak, no ale... Ale teraz tu nie ma, a jak na przykład za jednym razem przyczepę całą pierdolniesz, nie? To też dużo da. A wiesz, tutaj połyszczę, szczerze, nie? Pojedziemy cztery przyczepy, to zawsze coś jest, tak? No to masz stary przy czterech transportach tych dużych, już powiedzmy o tych dużych, te 44, to jest 160 ton. No. W ogóle dziwię się, że nie ma silosu tutaj obok farmy jakiegoś. No bo wiesz. Tylko wszystkie są na biogazowni. No no widzisz, no. No przy growach jest dopiero, nie? No. Może można kupić silos? Ostatnio jechaj. Nie, może wyszedł silos jako budynek gdzieś, to by była beka, byśmy sobie koło domu postawili. A no wtedy to tak, jeżeli by się okazało, że na tym. To by było fajne, kurde, nie? No, to by było spoko, ale... Chyba nie, ale ogólnie widzieliście, ile teraz ostatnio w beta podchodziło rzeczy i w modyfikacjach. Byłem w szoku, chyba z 5 minut przewijałem i tak sino, nie? Co powrzucane tam, bo dawno, dawno już naprawdę nie zerkaliśmy tam. Na przyczepkę. Ale fajnie się robi. Nie no, zobaczcie, właśnie o to mi chodziło, kurde, jaka jest, jaki jest piękny widok z tej tylnej szyby właśnie w tym case'ie. Zajebiście to wygląda. Fajna ta kokpita w tym case'orze jest. Idę zaraz zobaczyć, co ty też jeszcze tam zakupił. Konkret zakup. Za to był zakup kontrolowany, Adaś. Tak? A tak, może tak. Niekontrolowany? Nie, tak, 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 tak. Bo nikt cię nie kontrolował, trochę nie kontrolował. Nie pierdol. Mariola. Mariola, nie pierdol, bo nie pierdolisz, Kasiu. Dobra, sorry. Idę zobaczyć. Bo ty jesteś już na polu numer 8? Tak, ja już tu orka zostaję. Bo pewnie już walisz gruchy, to ja tam zaraz podjadę. Tak, drapię gruchę tu. Piję, to jedynie co to możesz drapać myszkę, gościu. Drapać ten, śliwkę, jak to powiedział kuzyn. Drapał śliwkę? Zapraszam was na wczorajszy odcinek, no tak, bo to będzie w sobotę, na wczorajszy odcinek z ETS-a. No tam co się działo, gdzie na pewno drapali śliwkę. Patologia, ale no kurwa, oby więcej takich odcinków. Jeszcze lepszy niż Breakfast ostatni. I to o wiele chyba. Także bardzo serdecznie was tam zapraszam do oglądania, a my tu sobie ciśniemy. Do ile miałem nagrywać? Do 40... Do 37. A, do 37. To gdzie ten patolog? Chwilka. O kurwa, nie widzę go. Tak daleko uciekł. Wyłączę na środku. To nie jest orka tutaj. O, to nie jest złego pumasa tutaj wziął. Weź Adam, lepiej mi pomóc. Nie, fajnie, fajnie, daję radę. A zobacz jaki zestaw tutaj wiosę wolę. Czekaj, ja chcę to zobaczyć. Kurwa, musiałbym do... O Boże! Trzy przyczepy jebany, dzwonię na milicję. Jak to? Trzeba zgłosić to do prokuratury. Jest trochę zestaw. A czemu ty strzelasz się pewnie? Już... Jebany, jak u Stacha normalnie, ty! Wiesz, ja to... To jak Bobson jestem. Konkretnie. Brać to już po całości. Zaraz zobaczyć, czy to jest. Wiecie co, tutaj zrobimy sobie wjazd na pole, nie będziemy się pierdolić z tą trawą. To ale to już wyrównam tym palcem, ludzie. Jak ustacha. Specjalnie aż pojadę bocztem dalej, żeby też brączek chce zobaczyć, jak zostawia ustacha. Weź tam bocznymi jedź. By cię policja nie ściągła. Co sobie nie tak zostawimy się troszeczkę? Jadę przez pola. Fajnie wyglądają. Nie będą mnie widzieć. Jak coś, to na samym sezonie się więcej tak to rozora jeszcze, ale myślę, że będzie spoczko. Kurwa, gdybyśmy tych pól nie powiększyli, ile byśmy mieli jechać z ziemi. No. To było patologię, tak. O boss. Co jest? Kurwisza. Jest i dobra, będzie na wprost. Ja się kurwa nawet śmiać nie mogę. To nie jest śmianie. Muszę zaraz duszę. Karakter. Ty jesteś ten Bronek Komorowski? Tak. Gdzie ty Adam jedziesz? A kurwa, myślę, że ty jesteś z drugiej strony. Patola, ja pierdolę jak ustaśka. Czekajcie, Boże. Jeszcze ludzie muszę to tak na równo. A co ty tam jedziesz? Siema. Co ty tam jedziesz fajnego? Kisiunkę. To nie jest kisionka. Do krówek. Ja pierdolę, nie dojadę do końca. Przyczepa po drugiej stronie pola. No to nie mogłeś powiedzieć, żebym ci zostawił? Ja pierdolę. Kurwa, macie, dobrze, to byłem bliżej.
chociaż ci zostawię. No mało mi zostaw. No a jak to możliście? Co za ziombale. Jakby tam jeszcze konkret żniwa mamy. W którym miejscu ci zostawię? Dawaj do mnie! Już masz pełną? Ja. To na pierwszą nie ładuj. No to spoko. Dobra, kurwa, nie, taki zestaw duży, że ja nawet nie widzę. No kurwa, wiesz jak to zachodzi na zakrętach? Fajnie. Andre! Dobra, oboram tak jak najwięcej, żeby tym pukiem i wymieniamy na tamten duży. Myślę, że jeszcze może powinniśmy... Ten jak zasypie całą, to oj, dobrze, po przyczepie będzie. Dobra, teraz pytanie. Jakie? Czy to wszystko, no, czy to patrzę, wszystko nam weźmie? Patrzę na cenę. Czy to w ogóle pójdzie, nie? Dziesiątka tego tu kurwa nie przyjmujemy. A mnie wkurwił. No po chuj pisacie. A ktoś takie coś pisał? Nie no, my sami to chcemy sprawdzić, nie? Ale nie wiem, czy ktoś tego na przykład kiedyś napisał, nie? Napisane w tym, w tabeli przecież, że na strychu, co nie? Że można to sprzedać też na strychu. Tabela amortyzacyjna. Tabela to nie. Dokładnie, ale poczekaj, ja już pamiętam, co to była. Teraz zobaczymy. Storno czerwone? Umorzenie środków trwały. Poczekaj, pokazuję rozładuj. To jest plus. Pieniędzy brak. Dobra, pilnuj pieniądze, bo idą. Idą, ja pierdolę. Pozdro. Nowy sposób na sprzedawanie ksionki? Kurwa, czemu nie? Trochę nierealistycznie, ale 6 tysięcy ponad. Za ile? Za 12 ton. To dużo czy nie, kurwa? Po ile była? Po 500. No to ty... A było po 600, więc tutaj naprawdę zebrać super kasę i jeden co może bawić się tam, a drugi tu no może kurwa przeżyć, co nie? Ale tu są większe ceny. Jak ja biłem tu i przebijałem, była po 550 coś, nie? Tu było 700 przecież, a tam było 600. I czy... najlepsza nie, beka... Sorry, tu było ponad 600, a tam było ponad 500. No, a najlepsza beka będzie tu, że ty jak przywieziesz całą przyczepę, to ty całą przyczepę tak wypierdolisz na raz, a nie bawisz się po łyżce, nie? I ci zmienia się cena. No tam to można, wiesz, odkryliśmy. I... Brawo, Adaś. Dziękuję. No tego by trzeba było kupić tą dużą przyczepę do ciężarówki, kurwa. No to ja mówię, no to te, o której mówiłem, że figielka z tym wózkiem. Albo nie. Ale tu nie zmieści się przecież. A no tak, przecież. Ale nie, to ej! A nie, to byśmy musiał podpychać, to nie. Agrolinerka to wszystko na bok trzeba będzie sypać. Ale co ty pierdolicie, kurwa, przeraz wypychana. A no tak. No tak, to też jeszcze. Ale, ale ty, na wysokościowo? Ale na wysokość, a ona wysokościowo jak jest, jak te nasze? Nie. No to... jak nie? No jak te nasze zielone duże. To ona taka jest chyba. Ostatnio kupiłem, chciałem bizony, no na bizony chciałem sypać. To nie sięgło. O, fajnie. Jak to Bronek Komorowski chyba. Kurwa, nie zjeżdżaj mi tu. Bronisław. Dobra, spoko, myślę, że tak będzie. Tu widzę, jest fajnie. Chyba nieskuszone, tak? Dobrze. Fajny zagranicznik nam wyszedł, ludzie. Gdzie? Tu w tym właśnie, kurwa... na tym nowym polu. Adam, weź zapierdalaj. Jadę. Gościu! Po co ty podstawiłeś tu jeszcze ręczami? Żeby było przecież. Na dwa, stary, sypanie. Dobra, tu jest... Pan, tu jest jeszcze przyczepa jedna. To nie jest tamta pełna zielona? Nie wiem, czy ona jest pełna. Ty na nią sypałeś, nie? Ja na nim w ogóle... Ja sypałem na jako, bo miałem podstawioną jedną. No ale kto tu kocił? Ja na początku. Aha. Jak czekałem, jak wy sprzedawaliście. Ja to tam, ile tam zrobiłem, nie wiem. Okrążenie jedno i on mi już zajebał. Ona jest zapełniona, czy nie, Bolek? Kurwa, no ja coś sypałem, ale czy ją zapełniłem, to tego ci ja nie powiem. Ja tam też tego nie powiem ci. Dobra. Chciałbym ci powiedzieć, że ja... Że ty? To ja! O, tu będą kurwa alpejskie te. To ty. Ja i ty. I my. Niezłe plejsy, co nie? Dobra, jazda. Iwo i oni. A ta mała to już jest pełna? Tak. Kurwa, jadę do niej. Ile ty masz przecież na kombajnie? Hulaucz masz? Tak. Dobra. Na chuj tam jedziesz do niej, wszystko jest pełno. Chciałem sprawdzić po sobie. Nie, mówię mu za pełna bóra. Ale jak chuj się przypierdolo! Byłem już blisko niej, no to chuj, no już pojadę. No. Spoczko weźmy chyba pole. Weź wysyp się i zjeżdżaj. Jeszcze raz i chłopaków zawołamy. To już jedziesz na raz? Nie, ja wrócę, przecież ja muszę wrócić. Ej, ty już skończyłeś banczek ten? No. Kosić? No. To przywieź, przyjedź tym pługiem niebieskim dużym tu. Ale co ty, ja jeszcze nie skończyłem, to Adaś przyjedzie. Aha, no dobra. Gdzie ty tam jedziesz? Muszę, nie będę kurwa nowej przyczepy otwierał. Jeżeli ta jest niby niepełna, tak? Przecież ona jest pełna.
weź mnie w kurde. Na pewno jest. No i chodź w dupę, nie jest pełna, zobaczysz. Ja wiem. Ja to swoje 1,5 tony jeszcze wsypę, zobaczysz. Ale bracia chrześcijanie. Jest, ja to wsypę, ty nie. Nie, dobra, co na kombajny też, że ty chcesz ten wysypać? Dobra, udało się. Ja tam wysypałem swoje. Dobra, to jak mówisz, to Fenda masz tam Adaś? Fendem dysponujesz teraz, czy jak? Ta. No to bierz niebieski pługi przyjrzyj. A czy mnie przyczepy kombajnym sprowadzę? No. A to na razie jak stoją, nikt nie zapierdoli, nikt nie ma takiego śmiga, żeby to szarpnąć nawet. Jak to u Stacha będzie. Jak tam blokada na kluczyk jest. Tak. Do drzewa, weź do drzewa. O kur... Ty weź podrapnij mnie. JCB wiesz, czy jest. A jak kukurydzy gdzie wysypujemy w ogóle? Do naszych silosów i na razie czekamy. Do Ślicza zawiesz. Zawiezie się spokojnie. Ale Adam kombajnie mogły zjechać z łaski swojej. Nie. Jak on chce, żebym jechał do niego, to... Dobra, ja przyjadę się z Kimaszu ja przyjadę wszystkich Kimaszu na jutro na pole. Weź se broń tam podziałaj na spokojnie. Pobaw się, JCB se weź. Chodź Bronek, zobacz, czy jeszcze gdzieś powiększamy w którą stronę, o. Nie mam czasu, jeszcze kosza. To szkoda. To sorry, sorry. Okej, okay, to ja do końca Izzy powiem. Dobra, Adaś przyjdzie, to mi też powie. Ja ale też chyba Izzy wyszło fajnie. Chciałbym ci powiedzieć, że kurwa, ja... ale no wyszło na zero pole, ja cię pierdzielę. Nie, kurde, niebieski punkt tutaj widzę. Para na papara. Dobrze, nie wiem. Wysypię się. Wszystko kurwa pokoszone, prawie jedno pole nam zostanie. No tam weź se, ty, nie, JCB no, se weź Bronek, bo jest tutaj pod... No ja nie mam czasu, idę zobaczyć co pole. No to przepraszam, co? Ale kurwa, idę. Kurwa, macie jaki kawał pola tu będzie. Boże, jak on tam trzeszczy tymi pedałami, to jest masakra. Słuchaj, nie wiem, ja coś częściej nie słyszę tego, bo mam... O kurwa, ale ludzie będą tam w komentarzach. A i tu Krzywo zrobiłeś przy tej drodze. Przy której drodze? Tu przy domku. Nie patrzyłem jeszcze. Ale dobra, to się i tak prawe chyba zasięgnie. To tak, to tam jeszcze, to ja nie wiem czy jeszcze bliżej do domku nie dojechać i wtedy dać taki cypel trawy, nie? No, zrób tak to. Tak zrobić? Tak. To tu połączę wtedy... Dobra. To tu łączę. To co, teraz zbieramy na dziewiątkę na pole, co nie? Dziewiątka. Która to jest? Ta długa? Nie. Jo, możemy tam to zbierać. Nie chcieliście jeszcze kukurydza. A wy nie chcieliście dwójki próbować? Gdzie jest dwójka, kurwa? A no dwójka to też, ale to z czasem chyba. No dwójka też spoko, nie? By powiększył od chuj. No chuj, czwórkę w ogóle, tutaj te nie. Czwórka, Bolek, trójka. Chcesz dużo? Wiesz co? Na razie oboram, nie? Muszę oborać i o, dać mi duże. A nie, dobrze miałem kurwa, co ja otwierdolam. Wasza lota. Nie, złą 20 się tutaj obracam. Ja tutaj już pierdolne sobie poprzecznie. No, ty już tam jeździ. Prawie pod sam dom jebniemy zasiew. No i gitara, o. Siema ty! Tak jem dalej. No i gitara. Ty nie mów, że nie mogę... Aha. Nie, dobra, nie będę tego wracał. Czekajcie, gdzieś jeszcze zrobić Adasiowi to takie poprzeczniaki, żeby mniej więcej? Ty, to ja nie mogę ty. Robić? To dobra, to nie wiem. Dobra, to daj, się wymienimy pługami. A poczekaj, chwilę. Ty, Andrzej. Poko, bo ja już i tak jestem. Zobacz, czy mogę. A mogę. Idzie. Oddaję ci to tego co? Puga. A puga? Masz? Nie, ja chcę ciągnąć. No daj, bo... No chcę testować tym pugiem, jak będzie wyglądał. A, to przepraszam. Ale ładny. A niebieski z czerwonym. Ulala, baby. Kurwa, konkret do odpinania szybkości. Przewody wyszedł, odpierdolsił. Ja objebałem jak Stach. To nie ze Stachu, ci powiem. Pozdrawiam Stacha. Kukurydz od skurwysyna będzie. No 100 ton obliczyliśmy za razem. Tak, no pi razy drzwi, ale obstawiam, że będzie 100, bo jak z dwóch najmniejszych... Może pi razy okno. Ty. Aha, Y. Ja pierdolę. Serio, jak po tobie przełączyłem pugi i wcześniej jeździłem na tym, to nie ten? To nie daje nic? Nic nie daje. Dobra, spierdalam od ciebie, to będzie tylko godzinę się... Weź tam, w tamtą stronę sobie oraj. O, po prostu... Wykał. To Bronek chyba Komorowski to był. Co ty masz kurwa się tutaj obronka Komorowska, ja nie wiem. Spoko, inny ci jesteś. No. Był. A to już go nie ma? Nie wiem. Ale już nie jest prezydentem. To niezły prezydent. RPA! Prezydentem, ja jest kierownikiem. Ej, co to było? Co to było? Czymś to było, kurwa. Była taka piosenka. Jakimś fannym, nie fanny moment, jakimś kurwa jeszcze filmiku. Tam jesteś kurwa, jak to fanny moment. Ja to miałem w samochodzie, więc fajnie. O kurwa. Pamiętam, tak. Prezydentem, tak. Dobre. To nas jest premierem.
a ty jego zawodnikiem. Niezłe tylko na polach. Premier teraz szydło. Wyszło szydło z worka. Niezłe szydełko. Nie, pole wyszło. 30, dobra, będziemy sobie prawdopodobnie powoli tu kończyć, tak, jeszcze chcę objechać. Czekaj, zobaczymy ile będzie tej. Tuturydzy. Tuturydzy? No, no, ale nie u tych. Ile nakosiłeś właśnie? Nie wiem, ostatni zestaw nawet wypadł. U naszych świnek już jest wszystko, co coś lancuś, tak? Mają. Kukurydzą, tam już jest sypana. Jeszcze wydaje. Nie, Boże, sprzedamy kukurydzę całą, a... Nie, nie, do świn się nie, nie będziemy, zanim do niej sprzedać, to się zobaczy wtedy, ile mamy kukurydzy, wiesz? Może by było u świnek dużo kukurydzy. Aluzak. Gdyby miały co wpierdalać, bo to są takie świnie. To nie za piosenkę ci powiem, jak ty byśmy iść do tego, tanie z gwiazdami z tym. To nie jest, kurwa. Czy gwiazdy tańczą na radzie od razu, kumpro, co? Jestem ciekawy, jak to już będzie wiadomo, czy teraz będzie stówka, czy nie. Dawaj, kurwa, opuszczę się po kwocie, piznę. 76 tysięcy kukurydzy. No to na 100% powyżej 100 tysięcy mamy kukurydzy w tym sezonie, bo największe pole kukurydza zostało. No na pewno będzie 100%. No tak, 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 tak. Dobra, to my sobie kończymy. Zapiszcie, subujcie, komentujcie. I przenosimy się na misiki, gdzie mam nadzieję, no uda nam się troszeczkę nie zarobić, jeszcze nie wiem. No ja ci kurwa dam, nie będzie nikogo. Ja mówię, to, że no. Ja też mówię. Nie, nie mówię, że dam. Także tak. 54 najwyżej nie ponagrywać jeszcze odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę i widzimy się na misjach, gdzie mam nadzieję, że zrobimy trochę hajsu, także... Bang! Bum, szakalaka, dobra, lecimy sobie dalej. Ze mną Tanas, jak słyszycie. Cześć, cześć. I Bobson. Dzień dobry. To niezłe, dzień dobry. O, i my sobie już misyjkę tutaj robimy. Polek już. Tak, zacząłem już. Dzięki, dzięki. To niezłe piknięcie. Taki sam MFIK jak nasz. Powiem wam, dobra, sprawdzimy sobie, jakby wyglądał właśnie z tą przystaweczką. Choć nie da się czasami kosić tym od kukurydzy słonecznika? Tanas? Czym? W farmingu. Ale co to? Nie da się kosić tym, no kurwa, słonecznika headerem, przystawką do kukurydzy? Można, nie? Normalnie, no. No. U kurwa, ten jaki ma do trzepania, ty... Jak to chyba trzepak jakiś. Jak to nas dywan. Ej, ale fajne to jest ta przystawka. Jeszcze ludzie, powiem wam, nie korzystają z tego, także super, że możemy sobie wreszcie skorzystać. Jeszcze tym bardziej, że to nasz MFIK. Ale ładna ta animacja. Kurwa, ja muszę chłopakom powiedzieć, żebyśmy poszli właśnie w ten... w słonecznik, bo w ogóle praktycznie nie wiem, czy kiedyś może zasialiśmy go raz. A no faktycznie, no tam my przecież nie mieliśmy przystawki, a kosiliśmy kiedyś słonecznik. To, a ty, Bobson, kosiłeś kiedyś u Stacha słonecznik? No. Jo? Rotacyjną. Serio? Właśnie. O kurwa, to nieco zbieranie później było. No i się skarbią. To zajebista się skarbia, ty. Nie, no poważnie. Jak to kiszonka z tego. No, ja wiem, że to się robi chyba, ludzie to widziałem, że słoneczniki ten i jakąś tam balota czy coś nawet. Bo widziałem czasami, jakoś ale tam ale to szkoda folii, bo to kurwa to twardy badel jest. No dokładnie, ale widziałem, że takie coś jest chyba. Że, bo widziałem ziarka właśnie słonecznika w tym. Dobra, no może też coś. Zapierdala się z tym konkretnie, chyba szybciej niż z przystawką do... Szybciej niż Leonem. Konkretnie, tak, dokładnie. Dobra, my sobie zrobimy przynajmniej ze 3 misje dzisiaj. Jeszcze będę chciał jechać na to pole, co mam kupić 20. Popsu, patrz to. Tylko nie mów komu. Dobra, sorry. Dobra, to sobie tak zrobimy. O kurwa. Nie chcę dalej jechać. A tu na dole, po lewej, widzisz? Jak oni tu się talerzówkami przed chwilą wymieniali. Mhm. To nas chciał talerzówkę od tyłu. Ale nie wiem. Teraz miał. Ja od tyłu. Taro. Taką talerzówkę to bym brał od tyłu. To nie za talerzówka ci powiem. Bo to solecka jest. Drapał mi pisara. Kurwa, chyba kurwa gruchę, ty. Jak ja ci się wydaje ten odcinek, ty, Andrzej, właśnie. Ten odcinek, fajny odcinek. Chcę zobaczyć, Bobson, co się działo u nas, nie? To jebniesz. To się nie przewróć. No tak mówię, tam weź się, najlepiej to usiądź i się zwiąż. Żebyś nie spadł, to rzecz tam, no. Bezpieczeństwa. Adam poszedł na obiad, Brączek musiał już spadać niestety. Dlatego mówię, nie będę czekał. Nagram sobie i biorę się za renderowanie, żeby to porenderować wszystko dla was. Bo w końcu piątek, piątunio, piąteczunio. Piątek, piątego, piątek, piątunio, piątek, sobota, niedziela. Jak ty w szkole chyba jesteś to nas, mi się wydaje. Ja? Nie. Nie? A mi się wydawało, że powinien być chyba. W 52. Ty nie byłeś cały tydzień w szkole chyba.
Ale takiego tygodnia też nie mieliśmy. Brączek nie chodził do szkoły, Tanas nie chodził, jeszcze Brączek do Jadaś do roboty nie chodził. To kurwa, zajebiście. Ale jeszcze ma cały tydzień Brączek następny wolny, bo nagrywane będzie troszeczkę. To tak ma wolne? Adaś jeszcze następny tydzień. To nie idzie. A później pojedzie, tarnic, pojedzie w środę do mnie, przyjeżdża. I mówi, że musi nie opłacać do roboty. To ja mówię, konkretna robota. Jak on pewnie poszedł coś upolować, teraz na obiad nie będzie go z 20-30 minut nawet. W ogóle mam jeszcze 8 minut do końca misji, powinienem szybko, to dosyć w miarkę mi to chyba idzie, ludziska. Może zrobię dzisiaj dla was w miarę, jak będziecie, nie wiem. A mogę zrobić, czemu nie? Mogę zrobić za 30 minut misji nawet. I zrobić godzinę, na przykład 15 wam odcinek, taki jakiego jeszcze nie było w zamian za... Ja tak się boję. Ja spróbuję, ja będę chciał spróbować, to poczekaj, jak 15 po miało być 20 minut, to daj mi 25 po. Będę pamiętał. Zobaczymy, jak będzie misjami, tak? Miałem brać jedną misję, która trwa 105 minut, więc zrobiłbym ją w około 40 minut, mniej więcej. Trochę dużo, ale no niestety, kurczę, tylko za nią 40 chyba coś tysięcy. Może to dużo, tak? Ale to żniwa, by się wam to znudziło, wolę chyba kilka mniejszych pól. Tym bardziej, że jeszcze tego wielkiego przez bardzo długi, ale to bardzo długi czas nie kupimy. Tutaj mówię fajnie, bo słonecznik, a jeszcze tam zaraz pojedziemy, będzie kukurydza u nas właśnie. Na tej 20, która będzie kiedyś tam nasza. To się kameruje. To się nagrywa wszystko. Dobra, 7 minut do końca misji, 1/4 prawie będzie. Boksem daj głos. A ty dzisiaj nie robisz? Nie. Robię. To ciebie. Nic. A jutro? Idziesz do roboty czy nie? Jutro idę. Chyba. Co wiesz, będziesz się opierdalał znowu? Cicho, bo cię nie sprzedawaj mi dużo. Dobra, sorry. Czekaj, twoje do Sacha. Masz przejebane jutro w robocie podobno. Ty kurwa, konfidencie ty. Jak wczoraj, ty byłeś na live'ie u Dawida? Nie. O ja pierdolę, wygrali cary w CS-a, tylko że wchowanego, nie? A, to byłem. I kuzyna, to cisnął wszyscy, co się działo, nie? Ja pierdolę, ja zapraszam was, a no nie wiem czy by, no nie zaproszę was, bo to już będzie po fakcie. Ale dzień wcześniej, czyli w piątek, czyli dzisiaj, tak jak to nagrywamy, Dawid będzie miał live'a wieczorkiem z FIFA. To was bardzo serdecznie zapraszam. Coś dzień, ciekawego do poglądania, ja to sobie dzień, zostawię, bo prawdopodobnie na tamtym polu jak skoszę je, to tutaj już mi to uzna misję mimo wszystko. Także easy. Bolek ma dwie inne skarpety. Nieprawda. Jedna, że jest dziurawa, to nie znaczy, że inna, kurwa, ty. Mariusz. To nie nosi majtek, kurwa. To niezła dziurawa, kurwa, tu słyszę. No, jest wy, cześć, cześć, Adam, nagrywamy. Adam, nagrywamy. No, ja też nagrywam. Jeszcze, a też zrobię trochę dłuższe misje dzisiaj, nie? Ogólnie. Easy. Zrobimy taki odcinek, nie wiem, godzina 15, może 10, zobaczymy coś w tym. Zobaczymy, jak mi w ogóle wyjdzie z renderowaniem i z wrzucaniem takiego czegoś. Także mam nadzieję, że się wszystko fajnie wypali. I kończymy sobie zaraz pierwszą misyjkę ludziska. O, no niezłe. No mam nadzieję, że już teraz do końca jadąc, już nie będę teraz się rozdrabniał nad tym. Dawaj, dawaj, już koniec. 3, 2, 1 i... Wiii! 4,5 tysięcy. Chore pojeby. 6 tysięcy za misję, którą zrobiłem w... Nie, 6-7 minut. Dobra, pięknie, spieprzamy dalej. O, kaszelek. Fadz nie było, fadz, dobra. Kaszel palacza. Nie, to kaszel przez głębokie gardło. Aha, przepraszam. To było oczyszczenie komina w nocy. O, no to tada. Robimy sauna. Stary, jak cię, skarżę cię, popsu, nie było rano. Bo nagrywaliśmy ten. Bizony, nie? Na tej amerykańskiej. No. Jedziemy, nie? Ta nas akurat idealnie, bo za mną jechał ktoś tam z kombajnem, nie? I się kurzyło. Znaczy tak, wiesz, idealnie jechał za mną, bo któryś jeszcze za mną jechał i on musiał go wysypać. To jechał praktycznie za moim kombajnem, nie? Ale tak idealnie jechał za nim. Idealnie, stary, idealnie. A tak cisza, ten... O kurwa, jak się kurzy, czy coś w tym stylu, nie? A się z tym kurzy. Nie, tam wtedy kichnął, jak się kurzy, czy coś tam, nie? No, to coś właśnie. Jebnięty na czoło, nie? O, to jest ludzie nasz przyszły kombajn. Zajebiście, że możemy sobie to potestować. Ja też testowałem przy naszym MF-ie przystawkę do tego słonecznika. Wiesz co, w tym sezonie posiejemy słonecznika trochę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I ogólnie teraz kosimy sobie kęsiorem. Fajna sprawa.
Mam nadzieję, że ile 19 minut na tą misję mamy? Powinniśmy ją zrobić jeszcze gdzieś w Nowicę, rozumiem, bo widziałem fajne duże pole. To czekajcie, ile ja mam? Aha, jeszcze mam chociaż 20 minut minimum nagrywania, także spoko. Tu na 3 razy to pole, po powiększeniu naszym. Myślę, że tu by wypierdolsił to, tu żeby nie było drogi, to by było raz. Dwa. O, ze 3 przejazdy więcej możemy powiększyć to pole, także jeszcze raz tyle można powiększyć prawie to pole, prawie. Także spoczko. Może być git. Dobra. No nie, jak widzicie faktycznie, z przystawką do słonecznika jeździ się szybciej. O, dobra. O 6 km na godzinę. Bo jeżeli byś kosiła dość zwykłym, tak mi się wydaje, chyba że w kukurydze on wolniej jedzie, ale raczej to chyba zależy od przystawki właśnie. To przed chwilą jeździłem 17 w słoneczniku. Wiesz, ale fajnie, widziałeś w ogóle tam kosiłeś słoneczniku w 17 można dać? Widziałeś te zajebiste przystawki, jak tak fajnie te motowidła chodzą? A, no. Fajnie to wygląda. Takie te, niskie takie. Tak, dokładnie, fajnie to wygląda. No tak. Także mówię, u nas musimy też troszeczkę wziąć i zacząć tej. Tego słonecznika wprowadzać, bo w ogóle go praktycznie nie sialiśmy, a spoczko on. Takie ala żniwa kukurydziane. Dobra, mamy jedną czwartą misji prawie. Za nami. Fajna jedna czwarta. Skosimy i idę porenderować. Jadasz, ty jedziesz i mówisz, o której wracasz? Myślę, że tak wrócę, to nie wiem, 19-20. No to kurwa długo. Dobra, to też jak pojadę, to też postaram się na tą wrócić. Jak nie pojadę, to będę. No masz przejebał. Masz przejebaną misję. Serialnie teraz. Dobra, sorry. Nie chciałem. Proszę. Ole kurde, ten notcase raczej jest szerszy, ludzie, nie? Header. No na pewno jest szerszy niż tego, co my mamy. Ja pierdzielę, to będą żniwa kukurydzy dopiero. Zawsze jakoś chyba jest Bobson różnica, nie? W normalnych kombajnach, a w case'ach, jeśli chodzi o kukurydzę, one podobno lepsze są w kukurydze, nie? Case'y. Jo, one mają podwójny omód. O właśnie, to tam jak pamiętam właśnie z panem Krzysiem kiedyś tam gadaliśmy, to mieli właśnie trochę kupować na spół jakiś kombajn. Właśnie miał być to case. Fajnie brzmi. Jak ty omłotem, jak ty w nocy robiłeś omłota, Paulinie. Oczywiście mucą kukurydzę, ale trochę gorzej zboże. No to właśnie, dlatego też taki to kombaj to tylko wiesz, na zarobek do tego. Tylko też taki, no kurwa, kombaj będzie tylko do kukurydzy. To by Stanos ma. Trzeba byłoby mieć Thanos tego, Merkar Chora będzie miał swojego takiego. Merkar Chora, Stanos, Merkar. Gdzie sobie to jest Mercardors. Mercator. To Mercedes-Benz, kurwa, nie. Mercator, to niezły Boże. Rocket League jest grany. Jak ty freestyle. O Boże. Tak tu wcisk freestyle'owiec. To nas bije do mnie na singla, bo napierdalamy w MP. Tak. Ty dawno Metanazy grali w Rocketa, co? Będzie kamera. To chyba pogramy, co? Kiedy? Zara to ja idę księdza. Jest, no taty, bierzmowanie. Ty nie zapomnij wziąć plecaka, nie? Żebym ja za co trzymać. Czopkę nawet. Przecież ci włosy, żeby nie urwał. Taty, nie możesz z nim... A co, ty jutro masz bierzmowanie, czy za tydzień? Za tydzień, równo tydzień. No kurwa to... A, w piątek, no tak, bo już się przestraszyłem, że to sobota wyjdzie i ty nie pojedziesz. A pojebało cię? No właśnie troszeczkę mnie jebnęło. Ale nie ma. Tak, to będzie na czworaka chodzi, kurwa. Tu wiesz, teraz kto go wziąłeś za tego twojego drugiego, co stoi za tobą z tyłu i trzyma rękę na twoim ramieniu i mówi, że tak to ty i... Chęć być odpuszczony. Misia. O kurwa, ty patrzy, taki misiu wchodzi, nie? Nie, ale tak serio? Daddy. Kolega. Uuu, on pewnie też bez bierzmowania. Bez bierzmowania i chuj. Jak ja nie... A ten... coś miał. Jakie imię sobie bierzesz drugie? Marcin. Popłynął, ja mam Piotr. Cześć. Tate imię sobie wziąłem. Zajebałaś imię. Jak ja nie zapomnę, ty... Wiesz, jakie ja były na moim bierzmowaniu? Nie opowiadałem ci Bobson, nie? A Bobson, a ty jakie masz imię do bierzmowania? Amadeusz. Ty, Bobson, nie mówiłem ci, nie? Co u mnie się dzieje? Ja wziąłem sobie ojca na tego. Na, wiesz, na jak to się mówi? Na tego. No na... Opiekuna. Opiekuna, no i ty... Ale świadka? Cicho, kurwa. Koronnego. Opiekuna, on będzie... No ja nie wiem, jak to się tam profilaktycznie woła, ty. Świadka. No i słuchaj,
No i jesteśmy w kościele, siedzimy na ławkach, no i wchodzi ten biskup, tak, biskup cały, a no, ojciec, bardzo. Kurwa, papież przyjechał, co się zaczęli śmiać, tu kumple moi obok, nie, ja już śmiechu nie mogę, a ten idzie, ojciec tak na mnie patrzy i śmiechnie, ale ten, o kurwa, papież idzie. Niezły papież. Albo przeważnie to, albo biskupa. Nie, nie, Piola, ty Adasiak jakie masz? Krzysiek. Krzysiek. Uuu, Krzychu! Kadetera. Ty, chodź zaczniemy sobie wołać po tych imieniach tych drugich. To po drugich to ja będę... Krzychu, Piotrek, Mariusz? Nie, Marcin. Po trzecich, po trzecich imionach musi. Ty, a Brączek ciekawe jaki ma. Może... Adolf. Adolf. Ja to jebą. Adolf? Nie ma Adolfa w domu. Czemu Stachu? Stachu? Mój las wyciął. Stachu? Jezu, Adolfik. Ale wy sobie masz takie imię, ty. Amadeusz. I chuj. Amadeusz. Chuj się przypierdala z Amadeusza. Na się do po... Powiem takie fajne, nietypowe, kurwa, nikt by na to nie wpadł. No, konkretne. A kumple twoje jakie brali? Ale jest w ogóle święty Amadeusz? Jest chyba. Z, kurwa, Napoli on jest chyba. Z Napoli, co? Ktoś tylko wziął, co takie jest zgodę, a, Cyprian sobie wziął. Cypis! Cypis. To pewnie Cypis to jest. To pewnie święty Cypis. Ale Amadeusza się nie są te dziwne imienia, teraz jak czasami pojedziesz do kogoś takiego, że tak powiem, nowej rodziny, że takiej młodej i w ogóle. Nie, ale gościu na trzecie to nie może sobie wziąć jakieś obojętnie, jak to musi być święty z nim. No jo. Jak laska ze chciała wziąć Angela, no to nie mogą. Bo Angelika? Angeliki nie ma. Pokacyca. I wyjebał ją, normalnie byłem. Żartujesz? No. Powiedział, nie masz tornistra, nara. Nie no. Pakuj walizę. Musisz chcę co innego, no ale ja chcę Angelika. Angelika Jolie. No to no i wyszło Angelika. Angelika Jolie za guzika. To nie jest Angelika. Jak tu chyba Tytana z chałupę twą znalazłem. Pierdoli. No na kurwa, serio, co obejrzyj później ten. Angelina. U mnie misję. Ja sobie ciebie misję nie oglądam, pierdolę. Ja oglądam Angelika, a wyszedł Andrzej. Ty mnie nie oglądasz, nie dałeś mi dzwoneczka, no to wiem. Jak nie ci dałem, jak ci jebłem taki dzwonek, że ci stare subskrypcja spadły. Spółki. No gościa, ja ci mówię, dzwonek był tu dany normalnie. To niezłego dzwona lecz. Konkretny, jak ja puszczam kierownicę, on sam kosi i teraz kończymy misję. 12 minut przed końcem, jak kurwa. To wiem, kto zajebał mi subskrybera. 52 mu straciłeś dwóch. Na wojnie. To nie wiedziałem, że w 52 wojna to. To była jakaś domowa chyba. Ta nasa domowa, stary. To jest pościelany gumolit! Nie klej! O Boże. Ale jak zdechniesz, to ci klapsydra napiszę. Jak to było, ty? Łogier, poczekaj. Brączkowski Eugeniusz! Łogier! Wszystkie kurwy, które ruszą, proszę na pogrzeb. Ej, weź se, znajdź to w necie, stary. To była chyba z Feliksowa, coś tam. Babcia wyjaśnia dziadka na sukę, nie wiem, jakoś tak było. To nie jest na sukę. Ale to, kurde, polecam wam sobie obejrzeć, ale jak ona go przez ten gumoli napieprzała tą kijem od szczotki, to był konkret, nie? Babcia, ty widziałeś to? Babcia przecież tam był. Nie, to wpiszę pozdzierany gumolit. I sobie obejrzyj, nie? Co babka wpadła na kwadrat, co tam wyjaśniła dziadka, nie? Napisz tak. A mi szkoda tego dziadka tam było. A ty Bobso, napisz komentarz. Dobrze, akurat poszedłem do sklepu, po bułki. Po co? A nie do bułki. Bo mnie babka dojechała. O kurwa! Babka cię dojechała? O Boże, bym przepierdolił misję w ostatniej sekundzie, bo klikłem przenieść się do innej maszyny. Dostaliśmy za nią... 12? 11,5 tysiąca. Jo, nice. Burzy. Jeszcze mam około 15 minut, to możemy jakąś lecieć sobie zrobić gdzieś dalszą misyjkę. Kurwa, kombajny na dwa pozostawiane, pokradnie, wszystko będzie. A nam został kombajn. O, spoczko, możemy to zrobić, bo to pole będzie przez nas kupowane. Patrzę, o, Daria, to bo Zughamera. O, i mamy MF-a, którego mieliśmy kupować, ale nie zakupiliśmy. Spoczko, to... Co? Możemy mu wynagrodzić. Patrzę w oddali, a tam Bobson Jungira pali. To niezłego. Wali. Jak teraz wali? Patrzę w oddali. Ala nie wali! Młody sam wie! No ma. Patrzę w oddali, a tam myszkę wali. Nie no, co ty? Jak myszkę tylko drapać. O kurwa. To byś walić chciał. Ej, na sceną beczkę bierzemy z kamera, nie? No to w
fajna jest. No bo ona nie ma tych lans, nie tylko tak rozlewa, ale zajebista jest animacja rozlewania. W jej można agregat od razu wbudować, nie? No. To można by było kiedyś zrobić taki myk, to też fajne by było, że pod kukurydzę robić to. Nie wiesz, że nie trzeba by talerzować ani nic, tylko tym. Ej, pójdziemy w tą beczkę, ludzie. Może nie jakoś teraz niedługo, ale... Beczkę, bo teraz coraz więcej pól mamy. A trzeba będzie coś... No fajnie, fajnie. Zajebista ta beczuszka. Kto nagrywa? Nie, Bobson chyba teraz. Bobson. Cześć Bobson, no. Fajny odcinek. Co zobaczyć, że cię nie było? Dzięki, dzięki. Za wasz hajs, dzięki. Adam skakuje na bałwana. Siodeczkiem idealnie jedziemy. Adam rzucił pracę. Ty, jak ja chyba, jak to mi zostanie końcówka misji, będę miał 10 minut, to pojadę na nasze pole, kurwa. Gnojowice rozlać. Aha. Jak dają, to trzeba brać. I no. Aha. Nie ty, ma problemu. Ty, właśnie, Brączek kazał powiedzieć, że trochę później będzie musiał odcinek wydać. Dzisiaj. Jak wrócisz, chyba stamtąd. Ale mu wykurwie. Bo ono 17 dopiero wyda. Ale mu wykurwie. No, możesz. Adam, patrz. Patrz linka. Nie na link. Obsąd coś nielegalne pokazuje rzeczy. Poczekaj, którą biorę? Kurwa, wszystkie się nadają. Co, talerzówki od tyłu? To moje zdjęcie, kurwa. Ja. Tanesa zdjęcie wysłali, a ten już go chce brać. Zobacz. W lewym dolnym rogu, patrzaj to, patrzaj. Tamta jest najlepsza. Zobacz, jak ja nie mogę zminimalizować. A z wiertarką też jest spoko. A no ja wiem. A to wy pokazujecie, że dziewczyny na mechanik, jako że mechanik czy coś, nie? Tak. A to widziałem to, że... Chociaż ta w prawym dolnym to też wie, gdzie rękę włożyć. Ale ta w prawym górnym też jest fajna, taka skowyrna. Taka dobębna cała. Najlepsza to Dosia na dole, po lewej. Ale zobacz jakie kurde tam rękawiczki, wiertareczka. Widzisz jakie kurwa BHP, a ty idziesz te roboty i co, nawet bez kakakrasku. Ja sam też mam rękawiczki, gość. Tak. Chyba, jest jakiś seminator. Ej, ale najlepsze to jest ta w tym, w lewym górnym, co nie? W ogóle prawie niepodobna do tej akcji. Co dalej? Co cała reszta? Nie, teraz mówisz, że tam w dolnym jest jego, bo ona pompuje Oliwara. Na warsztacie, Jak ona mu jepa tam robi. Jepa, no robi, klepa, gość będzie ostra. Jepa, klepa. No to niezły kurwa ten Brączek jest, no po prostu, on to jest kurwa, po prostu Adam, do tego nie lubię zawsze. To niezłe po 8 za garażami, o tej godzinie dajesz się. O 5 na rogu przy mleczarni. Ej, teraz kurwa, jak wtedy mówiłem mu w zimę, co tam było w chuj wody, bym go wytarał, co mu się nie chciało przyjść. To nie, że tam nie wody, ty. To kurwa, tam jest sucho, to chce od razu, tak? To niezłe kurwa. Ja tam chyba na następnym miesiącu to się przyjeżdżam. Będziemy walić trochę. Może to wam piętrówkę wreszcie zobaczyć. Adam, nie twój szałas. Adam, o Boże, Polek nagrywa vloga, co nie, wjazd na szałas. Kurwa, gdzie jest ten szałas? Wjazd na mister, wkładam go 15. A ja wkładam... Jo. Ona tu jest. Przekurwisa, właśnie zobaczcie ale... o co... Ej, nie wiedziałem, że można na tym, na DSJ-cie można normalnie taką jakość zrobić. Może niżej tutaj, krzesło. Ale kurwa, zobaczcie mi wkurwia najbardziej ta wycieraczka tu. Także mówię, każda kabina ma u siebie. Tak, bardziej taki przestrzeni, dużo miejsca, aż za dużo wręcz. Tak, w przesiące. Taki. O, coś w tym stylu. Dobra, ty, serio, pół pola nie zrobię, mi się skończę. Okej, okay. Spoko. A nie, to pół pola to nie jest. Teraz się jedną misję kasę zrobimy. Fodole kubułkowe. Zukamy. O Boże. Jak ja myślałem sobie, czy chcę Diablo Fotel nie zamontować w 60. Ten. To ciekawe, jak bym właśnie kurwa... Niech ci zrobię taką specjalną wejstrę, X-traktorzysta. No, konkretnie... X-traktor. Jak to X-faktor jest? O! Kurwa, X-traktor. Czwarty dzień się nie wyspałem, ja pierdzielę, masakra. No weź mi Anna był w programie, wiesz, jak... Cały czas na to FIFA auto. Mi szczerze, jak chodzi do roboty, się bardziej wysypiam niż kurwa teraz. Ej, powiedzcie, że skończę tą misję, bo nie chcę mi się zawracać. To ty, kurwa, być powinno na odwrót. Skończę. Skończ. Ja taki cyp... W trójkąt mi się zwężało to pole. Jebaniutkie. Zdzirskie to było. Polka, ty cię dzisiaj migrujesz? Dzisiaj? No. Zobaczę. Do ciebie kraju. Zobaczę, może? Na 2-3 godzinki? 4? Bo jeśli tak chłopaką nie będzie, no to nie wiem, zobaczę. Bo fandy jakieś tam będzie, tak? No, to możemy coś wykminić. Dobra. Pięknie, kolejne 5
5,5 tysiąca. Jak zbudować cały taki odcinek? Więcej, co ja mówię? Kurwa, kolejne 6 tysięcy. Ja pierdolę, ty ile ja już zarobiłem w dzisiejszym odcinku? Ale w chuj tam dużo. Dobra, czekajcie, idziemy poszukać jakiegoś pola, ona wskoczy na dzień ciała. Myślę, Bolek, że na obiad ci starczy. Serio? Same beczkowozy. O jebie. Jeszcze masz, tak. Serios? 8 minut tą wielką beczką no. To mam zrobić? I to co to kurwa za beczka jest? 8 minut gościu do końca ci zostało nagrania. Dobra, easy. To jeszcze takie, oha. Jakie kurwisko, to jest wielkie ta beczka, ludzie. A to jest ten większy fan, nie? To nie jest ten, co my mamy. Jak kanał w maluchu. Dobrze, potestujemy się, po prostu maszynki. O, dobra, no nie, no trzeba nagrać vloga, nie wiem, wiosenne odpalanie malucha. O! Kurwa, co to za predator jest? Ja pierdolę, co to za beczkowóz? Widzieliście ten największy beczkowóz w farmingu? To nie jest predator, ty. Ja myślałem, że o moim maluchu mówisz, kurwa. Mówiłeś, kurwa, jakiś predator to. Adam nagrywa vloga z Agrotecha. Ja też. O mój Boże! Jak to wygląda, to nie na nasze pola? To nie, to jest nawet co na pola mi tam. 30 tysięcy litrów. Adam w ogródku by sobie takim zrobił. Pozdro, 600, nie? Adam, przydaj bidona. Chyba twojego klasa. Kupuję lekcjonę. Merharhora. Nie wiem, co wy macie do tego jego Merharhora. To jest konkretne. Zazdroszczą. Kurwa, ja też. Ej, Tanas, przyjeżdżę kurwa do mnie na żniwa. Na dwa pierdolnie, a później pojadę do ciebie. O Boże. Lawetę trzeba tego wygonę. Ciekawe, który by pierwszy się rozpieprzył. Ten, który ma dojechać do ciebie, czy ten od ciebie? To chyba Bolek by się pierwszy rozpierdolił. Gorzej by było, bo u mnie by całe żniwa i dopiero bym do Tanasa jechał. No ale później gościu, później ja tak samo. Ja musiał do ciebie najpierw przyjechać. Myślisz, że ten. Myślisz, że ta nas twój Merharhor by tak tyle kilometrów. Nie, zrobił. Laweta! No co ty czyś, ja by kurwicy dostał jechać stary. Fakt, że jak moim przypierdoli czwórkę to idzie, nie? Dojechał, bo ale to by kurwicy dostał. Nie wiem czy by wyhamował tam na rondzie. Ten to rondo. Ale bo kurwa chciałbym nagrać na dwa takimi rondo. Kombajnikami u mnie na polu. Tak, ja jeden na bok biegł, daje ci się te bizony. Adam by nagrywał. No, w zbiorniku by siedział. No kurwa, tu nie trudno nie zauważyć, że mamy dużą beczkę za sobą. Ja cię pierdolę. Ue, to nie jest mój zasięg. Ha. Ale brama, taka typiska. Dobra, po tej misji sobie ludzie chyba kończymy. Bo to co miałem zarobić, to naprawdę udało nam się mega zajebiście zarobić. Ale przepraszam. Spoko. Kurwa, przybiłem ci rękę. Ty kurwo, tam dzwoniące. Pierdolę, jedno z większych pól. Znaczy no może nie aż o jakichś wielkich, ale jedno takich ze średnich pól. Na 4 razy beczkowozem, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobra. Dawaj, 5 minut do końca misji. Dobra, nie będziemy robić zakładu. Sorry. Co to jest za fend w ogóle? To jest Wario 700 czy 800? 1000. 930, aha, dobra, to ten to już ma trochę kłóca 400, coś będzie miał. 360. Ciekawe czy są w misjach te na gąsienicach ciągniki, widzieliście kiedyś? 58. Te największe, bo ja cały czas... Tego cipeka widziałem. Co widziałeś? Tego cipeka. To za cipeka. Na misji. Jak uszczelkę wypluł. No nie, idealnie, zobaczcie to, nie? Yeah, pozdro 600 z tym polem. Amsterdamu wydał odcinek, jak skoczyć na dzień cioła. Co wydałeś dodać? Desjata. A no ja, bo ty wczoraj nagrywałeś. Dobra. Dawaj. Ty no nie gadaj kurwa, bo misję... Pola mi nie starczy na tą misję, ty! Chuja se nie leć.
Jak nigdy. Nie, to nam się wyciąłeś tam fajnie. Na równo. 3, 2, 1 i... Wiii! Ile gdzieś znowu? Adam, dałeś kamerkę tak dziwnie? O, tu mi nadal nie ma. Prawie 5000, ja pierdzielę. Sprawdzę to, ile na misji zarobiłem? 150. Jest, przychód z misji. 28 tysięcy. Wjebałem ponad. No i pięknie, moim zdaniem możemy być zadowoleni. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam was już na kolejne odcinki, które już niebawem. Do mnie także też. Jutro na Bizony, no tu musicie wpaść i zobaczyć, co tam się działo. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę i na razie trzymajcie się, cześć. 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 Na razie.